Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał, z tej strony. Dzisiaj mam projekt, nad którym pracowałem parę ostatnich dni, a mianowicie rozebrane GoPro Hero 10 na Awacie. Musiałem najpierw zakupić kamerę, później oczywiście uaktualnić oprogramowanie, wgrać GoPro Labs, rozebrać ją, wydrukować ramkę, oczywiście włożyć do normalnej ramy i następnie to, co zrobiłem, to zamocowałem ją do Awaty, ale też trzeba pamiętać o zasilaniu i to też nie było proste. W tej chwili mam już wszystko zrobione, łącznie z tym, że przestawiłem rejty, bo Awata przyjechała niedawno do mnie z Niemiec, parę dni temu. I dzisiaj zrobimy pierwsze loty, zobaczymy, jak to wygląda. Zapraszam Cię do tego, żeby też można było porównać ujęcia z obu kamer. No i też na gorąco podzielę się tymi wrażeniami. Jak ona lata, czy to ma sens, tego typu projekt. I dzisiaj jest troszeczkę wietrznie, ale mam nadzieję, że damy radę. Ruszamy zatem, let's go! Dobra, przełączamy się w tryb manualny. Lecimy. Sygnał z 6 mam w tej chwili. Trochę podwiewa, więc będę leciał nisko. Tutaj tych drzewek tak idealnie nie widać, ale tu na przykład jest takie zielone. To, o czym chciałem powiedzieć, że dzięki temu zabiegowi, który zastosowałem, mogę latać bardzo daleko, stosunkowo oczywiście, około 500-700 metrów i jednocześnie mieć bardzo dobrą jakość i świetny sygnał, wizję w goglach i bardzo dobrą jakość nagrań oczywiście w postprodukcji, w RealSteady. Więc starałem się połączyć te dokonania wielu firm, które są w tej chwili najlepsze na świecie i jednocześnie zrobić to tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby ta kamera też była lekka, bo latałem z Hero całym, waży 150 gramów i w tym momencie to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tutaj mamy kamerę, która waży 30 gramów. Trzeba było ją oczywiście kupić do tego i rozebrać. To wszystko wymaga i czasu, i nakładów, cierpliwości i drążenia, bo zasilanie do Hero też jest osobną kwestią. Także tak to wyglądało. No tutaj ładnie lata Awata. Ja jej przestawiłem rejty na te, które są moimi ulubionymi, które czuję. Awata mi utonęła. Wymieniłem ją w ramach DJI Care Refresh. Zapłaciłem 46 euro netto, bo mam VAT EU w Niemczech za wymianę i przysłali mi całkiem nową, bez akumulatora, ale przysłali mi właśnie, kurczę, nową maszynę i dzisiaj jest jeden z tych pierwszych lotów. Nie mamy home point, więc muszę się troszkę pilnować, bo jest dopiero 8 satelitów, czyli widać, że mocowanie kamery bardzo ogranicza jednak światło w GPS-ie, pomimo tego, że on nie przesłania tak idealnie, bo to jednak jest w ten sposób, że mam obok kamerę. Teraz widzicie, jak wygląda studio latającej kawki. Tak to wygląda. Lecimy teraz za mnie. Polecimy sobie troszkę nad kukurydzą. Teraz jesteśmy lekko pod światło i nam trochę wieje tutaj, bo jest otwarte pole. Ale zaraz wrócimy i polecimy z wiatrem. Na brzegu, żeby nie musiał chodzić daleko i odchodzić od tego pola. Fajna struktura się tworzy i widać, jak super jest obsiane. Jak ładnie to podrosło. Tu powinienem mieć gdzieś prześwit, jak pamiętam, pomiędzy tymi drzewkami. Jest tu. Już parę razy tu latałem wcześniej. To dość kojarzę. Nie latam ostro, latam cruisingiem niskim, ze względu na to, że mam... Ta Hero tworzy mi taki żagiel wręcz. W tej chwili mamy 3,5 minuty lotu i mamy jeszcze 72% akumulatora. I to, co jest charakterystyczne, gdybym latał Pavo 30, już dawno musiałbym wylądować. Natomiast tutaj mogę sobie pozwolić jeszcze na całkiem daleki lot. Spróbuję polecieć. Nie mam odczytu, gdzie dokładnie, bo GPS w tej chwili pokazuje 8-9 satelitów, ale załóżmy, że tutaj całkiem daleko jestem w stanie polecieć jakieś 200, 300, 400 metrów. To na FPV jest bardzo przyzwoity wynik, szczególnie przy takim cruisingu, jak robimy ten cruising taki niziutki, nie? A tak poza tym jest gitara.
Jestem zadowolony z tego zestawu. Zobaczymy, jaka jakość nagrania wyjdzie i jak będziemy mogli porównać te dwie kamery do siebie. W Hero ustawiłem dzisiaj 4K w 50 klatkach W, bez stabilizacji, będę stabilizował w postprodukcji. Mamy też regułę 180 stopni, czyli filtr zastosowałem Freewella ND16, plus do tego zastosowałem jeszcze jeden zabieg, a mianowicie 1/100 sekundy czas naświetlania. Dobra, tutaj mi troszeczkę tnie, więc muszę się nie dość, że podnieść, to jeszcze zbliżyć do nas. Teraz już mamy 35 megabitów na sekundę, jest ok. Dobra, wracamy bliżej, 44, jest w porządku. Więc trzeba by lokalizację zmienić tej kamery Hero, bo jednak zasłania mi satelity i to nie jest dobra sprawa. Trochę widzę 9 w tej chwili, mamy 10 nawet, ale to jest kurczę mało. Ogólnie jestem zadowolony z tego zestawu. Jedyna wada teraz to jest trochę ciężki i głośny, no i wiatr na niego wpływa. Ale cóż, na tym to polega. Natomiast jakość jest petarda i myślę, że zbliżamy się powoli do takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli optymalny zestaw. Nie kupowałem 11 Hero 11, tylko kupiłem 10 ze względu na to, że jest bardzo w korzystnej cenie. Kupiłem za 200 brutto, 1700 z hakiem netto. I jak na jakość to jest super, natomiast 11 kosztuje w tej chwili około 5-600 nawet więcej. Teraz ktoś jedzie na rowerze. Spróbujemy go tutaj ściągnąć, zobaczymy co to jest za kolarz. Kolarz szosowy, nie górski. Dobrze sobie radzi. Tak, jedzie w kasku. Spoko, można go tu zdjąć. Dobra, idziemy dalej. Nie jestem z nim umówiony, więc nie będę się do niego przyklejał. Co innego do ciężarówki z mlekiem, tak jak wczoraj za nią leciałem. Ale tutaj mamy inną historię, więc nie będę niepokoił ludzi postronnych zupełnie. Gdybyśmy się umówili, to byłoby co innego. Dobra, jesteśmy tutaj pomiędzy drzewami. Teraz kukurydza. Leon jest tu. Muszę go zawołać. Chodź na tutaj, kolego. Gdzie ty idziesz? Chodź! Dobry pies. Zrobił sobie małą wycieczkę. Tutaj jedyne, co czuję, to taki wpływ wiatru delikatny. No ale to taki dzień akurat mamy wietrzny. Pokazuje mi też tutaj system, że mam remote controller stick error. Zaraz skalibrujemy, jak wyląduje. Spróbujmy teraz zrobić małą próbę zasięgu. To jest taka boczna dróżka, którą mogę podjechać w każdej chwili. I ona jest dość długa. Nie mamy niestety odczytu odległości, bo jest nadal 9-10 satelitów zaledwie. Ale już widać, że to jest spokojnie 200-300-400 metrów bez niczego. W tej chwili 24 megabity na sekundę. Jedyne co to mi rwie ze względu na wiatr, płynność tego lotu, więc wrócimy sobie trochę. Żeby być bliżej jednak. Pojawiają się jakieś drobne błędy typu remote controller, stick error, ale tak czy inaczej jako FPV jest to całkiem dobra sprawa. Jeżeli chodzi o zasilanie do tej kamery Hero, musiałem się wlutować w przewody zasilające tuż przy wtyczce od Awaty, pociągnąć przez całą Awatę. Po zdjęciu oczywiście obudowy i dopiero to robiłem. I dopiero przeprowadzałem te kable, ale nie było lekko i pasowanie tego mi ciągle nie grało. Natomiast wreszcie osiągnąłem takie stadium. Musiałem przykleić też taśmą klejącą te kabelki, bo mi cały czas uciekały. Nie mogłem nad nimi zupełnie zapanować. I wreszcie wczoraj wieczorem osiągnąłem takie stadium. Zrobiłem wczoraj pierwszy lot, widziałem, że to wszystko działa. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam w tej chwili, to jest sygnał satelitarny, a poza tym jest gitarka. Tu bardzo fajnie te rośliny grają. Spróbujemy się nad nimi jeszcze przelecieć, bo mają niezwykłą formę. Jeszcze nie mam rozów. One są jeszcze całkiem soczyste i rozwinięte. I są jednocześnie miękkie, można tuż nad nimi lecieć. Zaraz ze światłem polecimy, żeby jakość była
trochę lepsza, może tak jak tu. Ładnie to wygląda, całkiem fajnie się lata. Oczywiście wolę latać 5-calowym, ale jak na Sinaupa to jest jednak potęga. Latałem do tej pory i dużo Pawo latałem, też Cinelogiem 25, latałem też Protekiem i one wszystkie mają bardzo takie cechy wspólne, mianowicie krótki czas lotu. Zobaczcie, ja teraz lecę już 10 minut i lecę pewnie, dobrze widzę, doskonale, nie mam failsafe. Fantastyczna ta jakość jest i taka sytuacja, że za każdym razem miałem krótki lot, głośną pracę. Oczywiście Cineupy niektóre latają lepiej, bo GPRC lata lepiej niż Awata, ale mimo wszystko tutaj możemy korzystać z tych inteligentnych cech i z tego całego dziedzictwa DJI, które nam oferuje. 18% będziemy lądować, ja się zaraz przełączę w tryb N i już wylądujemy. Spokojnie do tego podejdę, bo ostatnio przy lądowaniu, jak się składałem do tego trybu N, to utopiłem drona, a teraz już jest lepiej. Słuchajcie, z tej części dotyczącej latania samego, naprawdę super. Nie jestem w stanie ocenić teraz ujęć z GoPro, przeniesiemy się do studia, ale naprawdę daję radę i tutaj leciutko podkleiłem klejem na gorąco, żeby ten wydruk się tak nie kolewał. Wygląda ok, oprócz tego, że sygnał satelitarny jest blokowany i nie wiem dlaczego, bo niby ten moduł jest cały odkryty, ale mimo wszystko stanowi ta kamera ekran, więc to jeszcze muszę nad tym popracować. Nie wiem, czy to troszeczkę przesunę, czy dotnę, ale musi być jednak trochę do tyłu cała instalacja, bo mam 9-10 satelitów, to wszystko co łapię. Przechodzimy do studia, let's go! Słuchajcie, z tej jakości, którą osiągnąłem, jestem zadowolony. Oczywiście ten zestaw wymaga jeszcze trochę pracy i drobnych korekt, ale jest już coraz lepiej. Ta Awata nowa, którą dostałem po wymianie serwisowej, niestety nie chce mi nagrywać ani DVR, ani nie chce nagrywać mi na kartę pamięci włożoną bezpośrednio do drona, ale nad tym jeszcze popracuję trochę nad ustawieniami, bo chciałem pokazać Wam porównanie, jak to wygląda, może w następnych odcinkach. Natomiast ta konfiguracja z Hero 10 ustawionym na regułę 180 stopni wydaje mi się najlepsza. Obraz jest bardzo plastyczny, fajnie kolory wyglądają, nagrywam w 4K w 50 klatkach, można zwolnić i to jest mniej więcej ten efekt, który chciałem uzyskać, jeszcze dzięki temu, że mam kamerę, która jest lekka, prawda, bo 30 gramów waży rozebrane GoPro, to wprowadza pełną elastyczność, nie muszę dźwigać takiej potężnej, ciężkiej kamery, która waży 150 gramów, tylko 30, dzięki temu mogę długo latać, opór powietrza oczywiście jest, no i też są jakieś drobne niuanse, ale jestem w stanie nad tym zapanować już wkrótce. I osiągnąłem setup, który najciekawszy jest dla mnie, dlatego że długo latam, zasięg jest bardzo długi, mam inteligentne cechy, jednocześnie nagrywam na jedną z lepszych optyk, tych mniejszych, które są dostępne, czyli Hero 10. 11 nie kupuję na razie, to co mam wystarczy, uważam, że jest naprawdę jakość petarda, 50 klatek na sekundę w 4K, super. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, w tej części pokażę Wam jeszcze, jak wyglądał sam proces, jeżeli chodzi o powstanie tego projektu. Także jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam bardzo serdecznie do tej ostatniej części, gdzie pokazuję warsztatowe rozwiązania. Trzymaj się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!
Okej, tutaj już mamy praktycznie przecięte i to bardzo ładnie poszło. Naprawdę mega. Jestem zadowolony. Wszystko gra. Na tym etapie już można myśleć o tym, żeby optykę wyjąć. Filtr Freewella jest. I tutaj wszystko mamy. Delikatnie poszło. To, co tutaj jest ciekawe, że najtrudniejszym elementem, przynajmniej dla mnie, jest wyciągnięcie tego modułu GPS. Dlatego, że te śruby, które tutaj są, czy te wkręty, one są pod takim kątem, że jest mega ciężko się do nich dobrać. Namęczyłem się teraz chyba z 15 minut, ale odkręciłem to wszystko. To teraz praktycznie mamy dostęp już bardzo łatwy. Za każdym razem, jak rozbieram GoPro, to nie mogę się nadziwić, że tak naprawdę to potrzebujemy tylko dwóch elementów. To jest płyta główna, a to jest optyka. Reszta jest w ogóle niepotrzebna. Do tego pójdzie moduł zasilający i będziemy mieli też obudowę oczywiście do Naked GoPro i to wszystko. Te dwa małe elementy wystarczą. I ten ekran jest potrzebny nam, ten wyświetlacz przedni, no koniecznie, nie? Tu jest oczywiście trochę zabawy przy tym i trzeba mieć cierpliwość anielską, bo jest parę elementów oprócz obudowy i tych śrubek. Tutaj już wszystko gra, mam i płytę, i optykę przymocowaną, i wyświetlacz też. To jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie teraz potrzebujemy moduł zasilający, no bo trzeba to jakoś zasilić, to Hero. I też potrzebujemy klawisze, to jest właśnie to, co tutaj wyciągam teraz. Kabel też jest do zasilania, cudnie. Tutaj też miałem trochę negocjacji, bo mi nie siedział na początku moduł zasilający. Nawet się trochę wkurzyłem, ale wszystko poszło za drugim razem. Robiłem już przymiarkę przed momentem i działa kamera. Teraz skręcam obudowę i za chwilę będzie można już podpiąć dokłada i zobaczyć, jak to wygląda w Pawo 30 Hero 10. Nie miałem nigdy dziesiątki rozebranej. Uważam, że to jest najciekawsza kamera pod kątem jakości w stosunku do ceny, bo 200 z watem, jak sobie odliczę wat, to jest 1700, a jakość jest kosmiczna naprawdę tej dziesiątki. Jedenastka kosztowałaby no parę ładnych stów więcej, gdzieś około 6-7 stów więcej. Tak wygląda ta kamerka, zaraz ją będziemy odpalać. Już wersja ostateczna wygląda tak, czyli nagrywa w tej chwili kamera, wszystko gra, dioda świeci, mamy osłonę elegancką, może latać w ten sposób. Damy jeszcze filterek, tutaj ND i świetnie, cieszę się. Sukces. No dobra, mamy osłonę, którą zgubiłem. To jest dobry znak, bo tą osłonę zgubiłem już chyba na trzeciej sesji. Świetnie. I mamy też śmigła, czyli mam dodatkowy komplet śmigieł. No to jest rewelacja. To, co sobie zrobimy teraz, to adaptujemy tą awatę do współpracy z Naked GoPro Hero 10. Teraz puści. Mamy to. To, co zrobiłem tutaj, to wlutowałem przewody zasilające do GoPro stąd. No teraz jestem już całkiem dumny z siebie. Wyprowadziłem przewody z zasilania awaty do zasilania GoPro. Podpiąłem. Kamera nagrywa w tej chwili, także jest ok. Jeszcze musimy trochę dopracować mocowanie. I będzie w porządku. Na razie wygląda to jak obcy i jego dziecko. To, co zrobimy teraz, to przełożymy ten kabel tędy. W ten sposób. Może to sobie zrobimy tak, że najpierw to. Później druga antena. I teraz ten kabel, początek, przełożymy sobie tu, żeby on miał ładne przejście. Bo tu nie ma którędy wyjść. Tu nie ma którędy wyjść inaczej. Wiesz co, wygląda na to, że jest dobrze zrobione. Namordowałem się przy tym jak naprawdę szalony, ale no zrobiłem to, kurczę, wszystko jest dopasowane. Jeszcze muszę przyklejać pewnie niektóre elementy. Znowu jak przykleję, to nie będzie rozdzielne. Jednak customowe takie rozwiązania nie są rewelacyjne. No, ale działa, to jest najważniejsze.